Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w nowej produkcji, która nawiązuje do klimatów World of Warships, czy tam no World of Warships nawiązuje do tych samych klimatów, które mamy tutaj, czyli walki okrętów wojennych na wodach w czasie II wojny światowej. I zaczynając ten materiał, chciałbym wam tutaj rzucić takim krótkim komunikatem. Otóż, moi drodzy, wiecie, że już jakiś czas temu zastanawiałem się nad tym, co dalej robić z kanałem i czy ten WoWsik tutaj kontynuować. Powiem wam szczerze, że zastanawiam się nad tym, czy po prostu nie poszukać jakichś innych produkcji, innych gier, ale będę nadal siedział w tematyce II wojny światowej. Mam nadzieję, że wam się taka koncepcja kanału będzie jakoś tam podobała i że będziecie mieli po prostu ochotę przychodzić tutaj te materiały oglądać. W związku z czym pierwszym takim próbą, taką pierwszą próbą pokazania czegoś innego niż WoWsik jest no bardzo zbliżona tematycznie gra Destroyer the U-Boat Hunter, i to jest wersja demo dostępna za darmo na Steamie. Także mam tutaj demo, mamy samouczek, który jest dosyć obszerny, jest to, no można by powiedzieć, pełną gębą symulator. Mamy tutaj pod swoim dowodzeniem okręt klasy Fletcher. Pilnujemy konwoju, topimy okręty podwodne. Także ja wam tutaj szybko przedstawię, jak ta gra mniej więcej wygląda. Oczywiście nie oczekujcie tu zbytnich tam fajerwerków, bo ja no, nie jestem tutaj za bardzo obeznany, ale chcę wam powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy. December 7th, 1941. The Japanese unleash a devastating attack against Pearl Harbor, dealing a painful blow to the Pacific Fleet. More than 2,000 American servicemen perish while attempting to repel the onslaught. And although the attack fails to knock out the strategically important aircraft carriers, it succeeds in shaking the American people to the core. Entering the war is no longer a choice. It is a necessity. On December 11, Nazi Germany declares war against the United States. Just a few days later, Operation Paukenschlag is put in motion by the commander of U-boats, Carl Dönitz. This long-range operation is an attempt to cripple the U.S. merchant fleet, which holds a key role in supplying Great Britain in its struggle against Hitler. All along the U.S. East Coast, German U-boats sink hundreds of American tankers and cargo ships, slowly tightening the noose around the neck of Great Britain. It is clear that without American support to their war effort, Britain's survival will be measured not in months, but in weeks. With a majority of its might focused on fighting the Japanese in the Pacific, the U.S. Navy is left with very few anti-submarine vessels available for the Atlantic theater, not even remotely enough to introduce an efficient convoy system that could protect the merchant fleet from the U-boats. The bloodbath continues for months, and the fire from burning tankers becomes a common sight from the shores of the East Coast. The survival of Great Britain now hangs by a thread. Finally, in May 1942, the U.S. Navy manages to muster enough anti-submarine ships to put the convoy system into effect. Now, with the help of the Royal Canadian Navy, merchant ships are escorted along the U.S. coast to form convoys around Newfoundland. Only then are they ready, having been joined by their guardian angels, to set out on the perilous journey across the Atlantic. At last, the Steel Wolves of Dönitz will be facing a challenge. They are about to meet a whole new breed of enemy. Fast, maneuverable, and more than capable of sending a submarine to the bottom. The Fletcher-class Destroyer. Wstęp mamy dosyć obfity, jeżeli chodzi o informacje. I teraz tak, do kogo może być... Oj. Surface radar has a new contact. Bearing 344. Range 4500 yards. Bardzo drobne komplikacje, ale już nie będę tego nagrywał drugi raz. Otóż tak. Do kogo ta gra jest skierowana? Ona jest skierowana dla osób, które są zorientowane w tym, jak to wszystko działało, plus do tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak taki okręt mógłby, czy może wyglądać w rzeczywistości. Mamy tutaj, widzicie, kilka sekcji. Mostek, sonar, centrum informacji bitewnych, artyleria, obserwatorzy i widok zewnętrzny, więc możemy sobie ten okręt sobie nasz obejrzeć. Mamy tutaj Fletchera i prowadzimy konwój. Mamy tych okrętów do obrony 9. Mamy obserwatorów, możemy sobie tutaj przełączyć na poszczególne sekcje okrętu, czy to dziób, czy rufa, czy lewa, prawa burta. Możemy ten widok przybliżyć. Spójrzmy sobie tutaj na... Spójrzmy. Niszczyciel jest z przodu. Mamy tutaj radar. Tutaj mamy pełno informacji, którymi możemy zarządzać. Mamy tutaj pełno takiej aparatury okrętowej z tamtego okrętu, z tamtego okresu, więc pozostaje nam tylko tutaj jakoś tam rozsądnie się z tym zapoznać, żebyśmy mogli no, analizować to, co tutaj widzimy.
Mamy tych ustawień kombinacji całkiem sporo. Spójrzcie, tutaj mamy kolejne parametry do ustawiania zrzutów bomb głębinowych. Także naprawdę trzeba poświęcić dużo czasu na to, żeby się przygotować do gry Tymok w tej grze. Bo to nie jest gra, do której usiądziecie sobie z marszu i zaczniecie robić fajne wyniki. Gdzieś ten okręt jest tutaj widoczny, tak? Jest, faktycznie, widzimy go tutaj. Tutaj go widzimy. I teraz tak, przejdźmy na mostek, damy gazu, bo tutaj się zmienia prędkości podobnie jak w Wowsiku, tylko że jak skręcimy troszkę, to nam się ten kurs będzie utrzymywał. Trzeba zmienić kurs, bo widzimy tutaj w oknach, co się mniej więcej dzieje. Tutaj nam się przesuwa wskazówka i musimy ten kurs potem ustalić znowu na prosto, bo jak zostawimy ster w takiej pozycji, to ten okręt będzie się kręcił w kółko, także skręcamy i wracamy do prostego płynięcia. Tu mamy kurs północny, także tych informacji, które tutaj mamy do wzięcia pod uwagę, jest naprawdę sporo. Czy da się go tutaj przybliżyć? Tak, celownik celuje w ten okręt, tylko teraz tak, spróbujmy strzelić. No i naszym zadaniem jest ten okręt zatopić, ale czy to się uda? No jest tutaj bliziutko, więc może nawet pierwszy raz wam pokażę tutaj, jak to wygląda, jeżeli chodzi o strzelanie w prawdziwy okręt, znaczy w prawdziwy. Do tej pory jeszcze nic sensownego w tej grze nie ugrałem. I tu o tyle dobrze, że ten okręt jest w miarę szybko widoczny i jest wynurzony. To na pewno troszeczkę ułatwia robotę. A widzicie, zgubiliśmy kontakt. Mostek, będziemy hamować, żeby za bardzo się nie oddalić od niego i będziemy go dalej szukać. Teraz tutaj radar. Jest naprawdę pełno rzeczy, którymi musimy się zajmować, żeby ten okręt namierzyć. Mamy kilka dostępnych typów uzbrojenia do tego, żeby ten okręt zatopić. Mamy artylerię, mamy bomby głębinowe. To jest w zasadzie temat bardzo nawiązujący do tego, co się obecnie dzieje w Wowsiku. Tylko że, żeby tutaj się grało fajnie, trzeba naprawdę poświęcić sporo czasu na to, żebyśmy mogli sobie tutaj jakoś rozsądnie to opanować. Projektor tutaj, aha, to jest coś innego. Kolejna rzecz, której nie rozumiem za bardzo. Sonar. Tutaj sonar ustawiamy. Tu wybieramy sektor, jaki ma być skanowany. O, stożek. Taki. I tutaj będziemy sobie teraz szukać tego okrętu. Na mostek wychodzimy. Obserwatorzy, wyjdźmy. Widać coś jeszcze? Okręt mógł się równie dobrze zanurzyć, możemy go szukać teraz pod wodą. Także jest tutaj masa rzeczy, które musimy kontrolować, żeby ten okręt znaleźć. No i czasami zdarzy się też coś takiego, że będziemy ten okręt gonić między nasze okręty, które eskortujemy. Także nie jest to aż tak banalnie prosta gra, jakby się mogło wydawać, bo trzeba tutaj jednak troszeczkę czasu poświęcić na to, żeby się do niej przygotować. Także można by powiedzieć, że mamy tutaj dosyć wysoki próg wejścia, ale póki co jest to gra dostępna za darmo w wersji demonstracyjnej, także możecie sobie spokojnie ten produkt zobaczyć. Co ciekawsze, możemy sobie tutaj obejrzeć sobie pomieszczenia. Niektóre co prawda, ale zawsze jest to jakaś ciekawostka, coś tam możemy podpatrzeć. O, można się rozejrzeć, jak to mogło wszystko wyglądać. Te pomieszczonka, mostek tu w zasadzie jest naszym głównym miejscem do sterowania. Artyleria to takie, nie wiem, czy my jesteśmy w stanie celować sami. Tak, celujemy również trzymając przycisk myszy. Słychać, jak się obracają wieże. Mamy tutaj jeszcze reflektor, który nam tam oświetla jakoś tam tą wodę. Wybierz amunicję. Także jest tutaj pełno opcji do ustawienia, ale trzeba by się, mówię, zagłębić w to, jak które działają, do czego które konkretnie służą i żeby jakoś ten okręt znaleźć. Mam nadzieję, że ta produkcja się troszeczkę rozwinie pod kątem tego, co możemy w tej grze robić, bo gdyby to opierało się tylko i wyłącznie na tym, w takim samym schemacie, że mamy jeden okręt, który my dowodzimy, nie ma żadnego jakiegoś tam mikrozarządzania większą ilością okrętów, no to pewnie będzie trochę nudno, ale zobaczcie, jak ten okręt będzie wyglądał płynąc na pełnej prędkości. Ja sobie trochę skręcę i zobaczmy sobie teraz, jak będzie się rozpędzał, jak to wygląda wizualnie, no bo sam okręt odwzorowany jest dosyć, wydaje mi się, szczegółowo. No to jest niszczyciel, więc jakiejś tam aż kosmicznej ilości elementów na pokładzie nie ma, ale wydaje mi się, że wygląda w miarę przyzwoicie.
Powolutku będziemy się rozpędzać, konwój sobie tam powoli płynie i zaraz będzie pewnie atakowany przez ten okręt podwodny. Także dosyć złożona rozgrywka, może niezbyt widowiskowa, także raczej dla osób, które mają czas na to, żeby sobie posiedzieć i podłubać, poprzestawiać jakieś pierdoły. Sonar ani radar go niestety... Aha, za duża prędkość, żeby pracował sonar. Tu jest sporo takich zmiennych, na przykład jak okręt podwodny wpływa pod konwój, nie jesteśmy w stanie go wykryć sonarem, bo na przykład słychać szum śrub silnikowych naszych okrętów eskortowanych. Także dosyć sporo ciekawych rzeczy jest wzięte pod uwagę i wydaje mi się, że naprawdę dla zapaleńców, którzy będą lubili te klimaty, warto się z tą produkcją zapoznać, zwłaszcza, że póki co jest darmowa. Jest to oczywiście wersja demo, no ale zawsze już jakiś to obraz gry daje, także z mojej strony tyle. Jeszcze tutaj wam w międzyczasie, jak ten okręt sobie pływa, pozwolę sobie tutaj jeszcze przypomnieć o tym, że będę próbował tutaj na kanale pokazywać wam inne gry nawiązujące do tematyki II wojny światowej. Mam nadzieję, że będziecie chcieli ten kanał nadal oglądać. O, to jakie zanurzenie się teraz zrobiło. To tak miało być? Nie wiadomo. Śródokręcie się zalewa. Albo fale tak się wysoko renderują. No ale mniejsza o to. Zwolnijmy troszeczkę. Jak tam sonar? Sonar szuka. Ale znaleźć nie może. A radar? Radar. No radar wykrywa cele, wiadomo, powierzchniowe, nie? A nie podwodne. Także... Jest sporo do ustawiania, jest sporo do kontrolowania, ale nie wiem, czy nagroda będzie na tyle obfita, żeby... O, możemy tutaj również sterować, patrząc przez okna w mostku, ale okna są dosyć małe, także widoczność utrudniona. Trzeba szybko przeskakiwać między tymi stanowiskami, żeby wszystko sobie obejrzeć. Widzicie tutaj na dziobie jest obserwator i my płyniemy w tym momencie blisko konwoju, ale tego okrętu nie widać póki co, także tak to wygląda ta gra na chwilę obecną, kiedy dostępna jest w fazie demo. Zapraszam was do dyskusji, no i Wowsik oczywiście również będzie się pojawiał na kanale, ale już nie będzie tematem dominującym, także byłoby mi bardzo miło, gdybyście nadal chcieli te moje materiały oglądać. I w tym materiale wszystko. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam do dyskusji w komentarzach, do usłyszenia, cześć i na razie.